Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do Was Senior Gracz, a to jest kolejny odcinek moich przygód na lasce w poszukiwaniu złota, czyli gra Gold Rush The Game. Na początku, jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję za wszelkiego rodzaju polubienia, komentarze i subskrypcje, które pojawiły się od opublikowania poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że ten będzie dla Was jednakowo interesujący. A przede mną 33 wiaderka. 33 wiaderka urobku, ponieważ jest to, powiedzmy sobie, między 98 a 100% wypełnienia mat w płuczni. Raz już były przepłukane przez separator magnetytu, więc no, mógłbym to zrobić po raz drugi, ale powiem szczerze, nie chcę. Przekonałem się, że każde płukanie, pomimo że daje nam jakąś tam dodatkową ilość magnetytu, pozbawia nas pewnej ilości złota. Dlatego myślę, że przepłukanie tego urobku, powiedzmy sobie, raz jest wystarczające, jeżeli zależy nam na dużej ilości złota. Ja nawet nie będę, szczerze mówiąc, płukał. Chciałbym wykonać w tym odcinku pewien eksperyment. Krótko mówiąc, najpierw przepłuczę te wszystkie 33 wiaderka przez stół koncentracyjny. Następnie zapiszemy wynik, a potem przepłuczę jeszcze raz przez płucznię, wypłuczę maty i puszczę przez stół koncentracyjny i zobaczymy w tym momencie, czy będą jakieś straty złota. No ale skoro już przepuszczę przez maty, to i przepuszczę przez separator magnetytu i zobaczymy, powiedzmy sobie, czy są to straty złota, na które możemy sobie pozwolić, czy są to znaczące straty złota. Dlatego na początek odpalam maszynerię, no i trudno, będę musiał troszeczkę biegać, ale o ile dobrze pamiętam, to jedno wiaderko to jest 50%, wobec tego zupełnie spokojnie wrzucę sobie dwa wiaderka tutaj. O, z resztą wiaderek będę biegał. Odpalam wobec tego maszynę, odpalam stół koncentracyjny i zobaczymy się w momencie, kiedy przepłuczę wszystkie wiaderka. Ja się biorę do roboty, a my widzimy się, jak już ostatnie wiaderko będę wsypywał do stołu koncentracyjnego. Postaram się to robić tak, żebyśmy uzyskali ostateczny wynik na koniec, czyli żeby nie przerywać przerabiania złota przez stół koncentracyjny. To ja się biorę do roboty, a my widzimy się za chwilę. Właśnie wrzuciłem ostatnie wiaderko. No i teraz będziemy patrzeć po prostu, co nam się z tego wykluje. Na razie mamy 150 uncji z lekkim okładem. Pamiętajmy, że swojego złota miałem około 2. Zobaczymy, co powie nam na koniec stół koncentracyjny. Koniec! 154,77, 154,34 uncji z lekkim okładem, można powiedzieć. Dobrze, moi drodzy, 154,77 to widać. Ja wyłączam maszynerię. I to jest tak, mniej więcej 40% wypełnienia wiaderka magnetytem i 150%. 5, można powiedzieć, na okrągło uncji złota. Zobaczmy teraz, czy straty złota będą duże, kiedy ja te 33 wiaderka najpierw przepłuczę, a potem przepuszczę przez separator magnetytu jeszcze raz i przez stół koncentracyjny. I da nam to jakieś porównanie, czy opłaca się na przykład przepłukiwać wiaderka z magnetytem dwukrotnie, dajmy na to, w porównaniu do strat złota. Tutaj mamy około 155 uncji, można powiedzieć, mniej więcej. To co, ja wczytuję grę, zacznę płukać, potem się znowu zobaczymy, jak już będę miał wszystko przepłukane i przerzucone przez jedną i przez drugą maszynę. Czyli wczytuję grę, a my widzimy się za chwilę. No i mamy. To wiaderko jest sumą tych wszystkich wiaderek przepuszczonych przez płucznię i oczywiście po wypłukaniu mat. Teraz, moi drodzy, proponuję zrobić taki eksperyment, żeby go
czy też żeby je to wiaderko wrzucić najpierw na separator, przepraszam, na stół koncentracyjny i zobaczyć, czy cokolwiek tracimy, albo wręcz przeciwnie, zyskujemy po takim jakby podwójnym przepłukaniu. Przypomnę, było około 155 uncji. 155 zapamiętajmy, bo to będzie łatwiej zapamiętać niż 154 i 3/4, więc było 155 uncji. Zobaczmy, ile będzie teraz po przerzuceniu tego przez włócznię i jeszcze raz stół koncentracyjny. A więc 155 przeciwko czemu? Zobaczymy, zaraz powinien się ten komunikat tutaj wyświetlić. Oto już 27. Tak, ładnie w wiaderku spada. Ładnie złota przybywa. 155 było poprzednio. W tym momencie mamy 148,6, czyli jak widać, mamy spadek prawie o 7 uncji. A więc pozbawiło nas to płukanie ponad 6 uncji złota. No dobrze. Ok, wobec tego cofnijmy się jeszcze o krok i zróbmy to samo, ale najpierw przepuśćmy urobek z tegoż właśnie wiaderka przez separator magnetytu i potem przez stół koncentracyjny, żeby zobaczyć, czy straty będą takie same, czy większe. Czyli tak, jeżeli płuczemy przenośnym przesiewaczem i od razu na stół koncentracyjny, do tej pory mamy najwięcej złota. Przepłukanie tego przez maty pozbawiło nas ponad 6 uncji złota. Zobaczymy, czy uzyskana ilość magnetytu będzie warta tej ilości złota straconej, albo też, czy może te straty będą jeszcze większe. Czyli muszę znowu wczytać grę. Co prawda już sobie ją zapisałem z przepłukanym wiaderkiem, więc tym razem pójdzie to znacznie szybciej. Czyli widzimy się za chwilę. To jest to samo wiaderko, które mieliśmy przed chwilą. Tym razem jednakowoż wrzucam je do separatora magnetytu. Tutaj mamy 40% wypełnienia. Tu mamy, zobaczcie, 33. Normalnie to jest 25, więc to już pokazuje, że tego urobku jest troszeczkę więcej niż normalnie. Ale co z tego wynika? Ok, odpalamy separator magnetytu. Patrzymy, co się dzieje. Na razie przybywa bardzo ładnie. Zobaczymy, na czym się to skończy. 78. 2080 uncji, prawie 2100 uncji magnetytu zostało dodane do naszego wiaderka. 2100 uncji. No to teraz przepuśćmy przez stół koncentracyjny nasz urobek. Zobaczcie, że tu już jest jakby mniej, bo 48. I patrzymy, co nam tutaj stół koncentracyjny wysypie. 148 i jeszcze 0,28, 148, 149 uncji, można by powiedzieć, na okrągło. Czekajcie, wyłączę ten hałas. Wyłączę ten hałas, wyłączę pompę, wyłączę generator i będziemy gadać dalej. 149 uncji prawie, powiedzmy sobie, czyli znowu tam około 6 straciliśmy, ale 2000 uncji magnetytu, myślę, że finansowo to, powiedzmy sobie, równoważy tę stratę złota, bo jak sprzedamy te 2000 uncji magnetytu, to też przyzwoite pieniądze, można powiedzieć, dostaniemy. Tak samo mniej więcej chyba jakby za 6 uncji złota, a może troszeczkę więcej. Więc finansowo się to równoważy. Straty są jakie są, nie da się ukryć. 150, 148 uncji, powiedziałem tak, z lekkim okładem. No to rzeczywiście, powiedzmy sobie, jest ta strata taka sama, jak przy przepuszczeniu tego przez stół koncentracyjny, bez przepuszczania przez separator magnetytu,
ale tu mamy jeszcze dodatkowo magnetyt. Czyli dwa płukania, powiedzmy sobie, przecież podwójne płukanie jest opłacalne w momencie, kiedy mamy do czynienia z odzyskiem magnetytu i z wypłukaniem złota. Dobrze, mam w tej chwili 150 uncji złota, przybyło mi te, można powiedzieć, tam dwie miałem, tak 148 uncji z lekkim okładem mi przybyło. 148, liczmy na okrągło znowu 150, czyli 45 uncji trzeba będzie oddać, czyli 105 uncji złota mam zarobione, ale to nie wszystko. Ja mam zamiar jeszcze kopać dalej przez jesień, bo mamy 10 dni do jesieni. A zobaczcie, że tutaj już całkiem ładny kawał tej działki skopałem. Tutaj akurat mam taki układ, że jeszcze całkiem sporo tej ściany mogę tutaj zdziergać. Oprócz tego mogę się przysunąć koparką bliżej ściany i ciąć ją dalej, więc nie powinienem mieć kłopotów z uzyskaniem po raz drugi tych około 150 uncji złota. Mając tyle złota, będę w stanie pomyśleć o nowych maszynach, a przynajmniej o dużej koparce. Jeszcze mam tutaj 60% w przyczepce, to jest na dwa, na półtorej tankowania, przepraszam, bo jedno napełnienie koparki to jest 40% z przyczepki, więc zanim będę musiał sprzedawać złoto, to troszeczkę czasu minie, bo jeszcze mam na jedno tankowanie tutaj i wtedy być może zobaczymy się znowu. A jeżeli nie, to następny odcinek nakręcę wtedy, kiedy już będę miał pozbierane to całe złoto, czyli krótko mówiąc na koniec jesieni, na początku zimy, zanim udamy się na sen zimowy do hotelu. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam jak zwykle do polubienia, komentowania, subskrybowania. Jak się podobało, powiedzcie znajomym, niech też przyjdą i obejrzą, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!